przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: zabrano u Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótno oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zmiętą na ich miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Przed kilku laty w Płocku do kancelarii parafialnej przyszła para narzeczonych, chcąc zawrzeć w kościele sakramentalny związek małżeński. I kobieta powiedziała tak: proszę księdza, tak naprawdę to jestem niewierząca i niepraktykująca. Nie mogę jednak sobie odmówić tak pięknej ceremonii. Bulwersujące. Być może większym jednak zmartwieniem powinno być to, że tego ślubu jednak udzielono. Może nie chciano się rozstać z ofiarką, którą się składa z okazji ślubu. A może ceniono święty spokój, bo gdyby odmówiono tego ślubu, na pewno by wywołał jakąś piekielną awanturę. Ktoś chciał tego uniknąć. A może motywem zgody na ten ślub było to, że była jakaś nadzieja, że jednak jakaś iskra wiary, mimo tej niezdecydowanej deklaracji, jest jednak w tej kobiecie. Ta iskra może przez kościelną ceremonię jakoś się rozpalić. Co było motywem, nie wiem. Tak czy inaczej, stanęli przed ołtarzem i kobieta potwierdziła słowa przysięgi małżeńskiej słowami, które w intencji, w prawdzie musiały brzmieć mniej więcej tak. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, którego nie wierzę, i wszyscy święci pomylący. A co na to Pan? Na to pytanie możemy odpowiedzieć w dwojaki sposób. Pierwszy to sięgnięcie do naszych oczekiwań, marzeń, pragnień, wyobrażeń o Panu Bogu. Wtedy łatwo jest myśleć, że Bóg pewnie to wszystko wybaczy, zrozumie, będzie cierpliwy i litościwy. Jakoś to będzie, nie ma o co drzeć szansy. Druga możliwość to uparcie szukać Boga takim, jakim rzeczywiście objawił się w Biblii. Nie w jakimś jednym wersecie wyrwanym z kontekstu, wybranym i skrojonym na nasze potrzeby, ale w całości. Zobaczmy zatem to, co dziś z okazji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego Kościół czyta w Kościele na całym świecie. Od Winnicy po Watykanie. Możemy zauważyć i wybrać sobie słowa pełne łaski i miłości. Słowa o Jezusie, który
przeszedł, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich. A po zmartwychwstaniu jadł i pił z apostołami. Psalmista woła: dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Paweł zaś naucza, że razem z Nim ukażemy się chwale. A Ewangelia przekonuje, że Jezus okazał się silniejszy od śmierci zmartwychwstania. Możemy zatem potraktować Jezusa jako kamień odrzucony wprawdzie przez niektórych, który jednak dla nas będzie kamieniem węgielnym. Czy jest się więc czego bać? Jest Bóg. Bóg nas kocha. Ta miłość czynić nam będzie dobro. Włączmy się więc bez obawy, bez psalmu. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Rzeczywiście wszyscy? Czytajmy dalej. Czytajmy uważnie. Czytajmy wszystko. Jezus przeszedł dobrze czyniąc, ale po swoim zmartwychwstaniu Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych, mówi Pismo. Sędzią, dodajmy, sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. To nie będzie sędzia, który w nieskończoność, jak automat, będzie wypowiadać formułę niewinny, usprawiedliwiony, niewinny, usprawiedliwiony, niewinny, usprawiedliwiony. A kamień węgielny? Tak, dla jednych będzie fundamentem i budulcem, ale dla drugich będzie kamieniem upadku. W Ewangelii Mateusza mamy zapisane słowa Jezusa. Czy nigdy nie czytaliście w piśmie: właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił, jest cudem w naszych oczach, dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo spadnie, zmiażdży. Mówił to w kontekście tych Żydów, którzy go odrzucili. Ale czy dziś nie trzeba tych słów widzieć jako skierowanych do tych, którzy dzisiaj na nowy sposób Jezusa odrzucają? Czy ktoś powiedział tej niewierzącej dziewczynie, chcącej jednak pięknej kościelnej ceremonii, że właśnie upada na kamień, który ją zmiażdża? Siostry i bracia, dzisiaj o Kościele można słyszeć różne opinie. Niektórzy twierdzić będą, że Kościół się czepia, że jest do niczego niepotrzebne. Inni, że pełni pożyteczną rolę w społeczeństwie, jeszcze inni, że to ważny element kultury i tradycji. A może warto, słuchając tych opinii, zapytać Pana Jezusa, co On myśli o Kościele. W Biblii zachowanych jest 7 listów Jezusa do Kościoła. Zapisane zostały przez apostoła Jana pod natchnieniem Ducha Świętego i włączone do ostatniej księgi Pisma Świętego, do Apokalipsy. Te 7 listów możemy znaleźć w 2 i 3 rozdziale. Okazuje się, że w tych listach wyrażonych jest wiele żali i pretensji Jezusa pod adresem Kościoła. Zajmijmy się ostatnim listem. Listem do Laodycejczyków. Znajdujemy tam taką ocenę Kościoła. Mówi Jezus do Kościoła: znam Twoje czyny,
ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący, a tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z swych ust. Podkreślmy to, co jest niezwykle ważne. To nie są słowa skierowane do niewierzących, do ateistów. To nie są słowa skierowane do wyznawców innych religii, do Żydów. Nie są to słowa do masonów, komunistów, czy kogo tam chcemy jeszcze wciągnąć na nasze listy. Są to słowa skierowane do Kościoła, do biskupa, jego księży i wszystkich wiernych. Ocena niedostateczna. Wszelkie egzaminy oblane. Ten Kościół zostaje odrzucony. Pójdźmy dalej. Tłumacze Biblii Tysiąclecia, ten przekład, który słyszymy w Kościele, nie chcieli psuć nam dobrego smaku i samopoczucia. Gdy jednak sięgniemy do greckiego oryginału, to okaże się, że Jezus nie chce wyrzucić z ust, tylko dosłownie wyżywać. Mało to eleganckie, ale prawdziwe. To jest słowo wzięte z Biblii. Mocne. Można powiedzieć, że Jezus Chrystus, patrząc na Kościół, na biskupów, księży i wiernych, mówi, jak na was patrzę, to mi się nie dobrze robi. To są słowa Biblii. Można oczywiście powiedzieć, przecież chodzi tu o Kościół w Laodycei. To nie musi być o nas. Nie musi. To prawda. Są interpretacje mówiące, że te listy do siedmiu kościołów, oprócz tego, że są skierowane do rzeczywistych kościołów, które były w czasach apostoła Jana, są też taką prorocką wizją opisującą Kościół powszechny w siedmiu historycznych epokach. List do ostatniego kościoła byłby zatem listem do kościoła powszechnego współczesnego. Nie musimy przyjmować tej interpretacji, ale musimy każde słowo Boga przykładać do siebie i pytać, czy jest to słowo o nas i dla nas. I brońmy się, siostry i bracia, przed zbyt szybkim stwierdzeniem, że tu chodzi o kogoś innego. Co zatem z zarzutem tej letniości? Czy nasza niewierząca narzeczona była gorąca w swojej wierze? Wątpię. Czy była zimna? Chyba nie, skoro życzyła sobie pięknej kościelnej ceremonii. Nie chcę jednak nikogo sądzić, także tej dziewczyny. Ale niech każdy z nas, ja i ty, pyta się siebie o swoje odniesienie do Jezusa Chrystusa. Czy jesteśmy zimni, czy gorący? Jezus, jeśli nas ani ziemi, ani grzeje, to jest to najgorsza z możliwych opcji. Jest to dla Boga wstrętne. Obrzydliwe. Lepiej na Bożym Sądzie będzie miał ten, kto Boga uważa za bajkę, z Kościoła się śmieje i nigdy nie przekroczy progu jakiejkolwiek świątyni, a wierny uważa za bandę idiotów. Będzie miał lepiej na Sądzie Bożym niż ten, kto niby w Kościele jest. Niby się przyznaje, niby coś tam praktykuje, zwłaszcza na Wielkanoc.
Niby coś jest, ale wszystko to na ćwierć gwizdka. Z rozpędu, bez głębszego przekonania. A co najważniejsze, zasadniczo bez żadnego wpływu na normalne życie. Wszyscy bracia, wstręt Jezusa wobec Kościoła w Laodycei bierze się stąd, że jest to Kościół, który tak naprawdę nie potrzebuje Boga. Paradoks. Zapewne tak, ale jednak w naszym liście do Kościoła w Laodycei znajdujemy słowa Jezusa: Ty bowiem mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się, niczego mi nie potrzeba. Słowa, które to potwierdzały. Niczego mi nie potrzeba, mówi Kościół do Pana Boga. Kościół, który mówi, że Bóg jest mu niepotrzebny. Kościół odrzucony. Czy należymy do takiego Kościoła? Na to pytanie, w świetle Bożego Słowa, każdy sam niech odpowie sobie. Czy Bóg ci jest potrzebny? Do czego tak naprawdę Bóg ci jest potrzebny? Czy jesteś w Kościele, bo nie możesz sobie odmówić pięknej ceremonii? Jesteś nim dla zapachu, koloru, dzwonku i wspomnień z dzieciństwa? Czy należymy do takiego Kościoła? Czy wydajemy owoce nawrócenia? Mówi się o Polsce, że jest to chrześcijański kraj. A ja się pytam, a na czym to polega? Jezus rzekł, właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, które wydaje go owoców. Kto upadnie na ten kamień i rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży. Mamy kamień. Jeden kamień. Bracie, siostro, kim chcesz być? Tym, kto obrzuca ten kamień fundament swego życia i buduje na nim jak na kamieniu węgielnym? Czy też wybierasz inną opcję? Tego, kto o ten kamień potknie się i upadnie. Kogoś, kogo ten kamień, jak mówi Biblia, zmiażdży. Wybierasz być w sercu Boga, czy być przez Boga odrzucony? Przeżywane Ci święto zmartwychwstanie Jezusa domaga się decyzji. Wyjść z Kościoła, nigdy już tu nie wrócić, albo każdego dnia nawracać się i poddawać swoje życie Bogu. Tę drugą opcję polecam. Ale najgorsza możliwość to zostać w Kościele,